A z nami jest Łukasz Byśkiniewicz, TVN Turbo Rally Team. Po trzech odcinkach specjalnych inauguracji rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Powiedz, jak jest? No mogłoby być lepiej, to powiem szczerze. Bardzo szybko wszyscy jadą. No muszę się odnaleźć jeszcze w samochodzie. Przed rajdem miałem awarię i nie mogłem sobie tam poustawiać. Trochę kombinuję. No muszę sobie przypomnieć, jak się po prostu pakuje szybko w zakręty tym samochodem. Też ta pierwsza pętla i ten pierwszy OS przez Dziećmorowice, no straszący bardzo. I też powiedziałem, że nie będę tam ryzykował, to wolę sobie tą pętlę tak sobie przejechać spokojniej, bez ryzyka. Ale fajnie, wszystko bezbłędnie, czysto, ale no mówię, żeby tam pozłapać, muszę sobie to przypomnieć. Muszę tak, jednak te samochody się różnią, Rally 3 z R5 i muszę sobie przypomnieć, jak to się idzie flat out. Rajd dopiero się rozpoczął tak naprawdę, więc jeszcze sporo przed Wami. No właśnie, jeszcze jutro będzie chyba inny zupełnie dzień, będzie ma padać. Ale no ten początek, no ten pierwszy jest taki na rozjechanie, pomijając ten miejski, ten nowy przez do Zagórza, przez Dziećmorowice, no tak straszący, ojej, to naprawdę na Zapoznaniu już się go bałem i tu jak jechaliśmy też powiedziałem, nie będę ryzykował, wolę tam pojechać sobie parę sekund wolniej i być w jednym kawałku. A no był straszny wypadek, właśnie ta partia wąska przy tych barierkach, to już na Zapoznaniu mówię, o tutaj nie wolno nic narozrabiać, bo te barierki są niebezpieczne i bardzo dobrze, że Marcinowi Słowodzianowi i jemu pilotowi nic się nie stało.